po modlitwie z Bogiem w namiocie spotkania twarz Mojżesza promieniała Trochę trudno nam sobie jakby tę sytuację wyobrazić natomiast jest wiele świadectw w historii kościoła kiedy widzimy jak twarze czy ciała osób świętych promieniują Możemy to również zauważyć w naszym życiu że człowiek szczęśliwy promienieje, że nawet takie zwykłe ludzkie szczęście zmienia nasze oblicze. Tym bardziej szczęście, którym jest spotkanie z samym Bogiem, pozostawia jakiś ślad na naszej twarzy, pozostawia ślad na naszym obliczu. Pamiętam, że kiedyś robiłem taki przegląd zdjęć świętego Karola de Foucault. Od momentu jego młodości do ostatniego zdjęcia. Warto sobie zrobić taki przegląd świętych, szczególnie tych, którzy się radykalnie nawrócili i zobaczyć, jak zmienia się ich twarz. Twarz Karola de Foucault zmieniła się radykalnie. Od młodzieńca, który był pogrążony w grzechu, do ascety, który żył na pustyni Afryki Północnej. I ta twarz w ostatnich latach jego życia, pomimo tego, że była Zniszczona poprzez trudne warunki życia i też życie ascetyczne, jest twarzą, która promieniuje radością. To nie chodzi tylko o to, że konkretnie jakieś będzie promieniowanie wypływało z naszej twarzy, ale o to, że na tej twarzy będziemy widzieli szczęście, które płynie z, obcowanie, z obcowania z Bogiem. Dzisiejsza Ewangelia jest, można powiedzieć, taka bardzo mistyczna i dla mistyków, czyli dla każdego z nas, bo każdy z nas jest wezwany do takiej bliskiej, intymnej i tajemniczej relacji z Panem Bogiem. I ciekawą rzecz zauważają Ojcowie Kościoła, tacy jak chociażby Grzegorz Z Nysy czy Ewangelius Z Pontu, że Królestwo Boże. Hmm, oni komentują akurat fragment Ojcze Nasz, kiedy mówię przyjdź królestwo twoje, ale mówią, że królestwo Boże to jest Duch Święty, że to wezwanie przyjdź królestwo twoje można rozumieć też tak, niech przyjdzie twój duch i nas oczyści. I rzeczywiście na ścieżce życia duchowego proces oczyszczenia jest bardzo ważny i to jest oczywiście dzieło Ducha Świętego, ale on jest po to, żeby nas doprowadzić właśnie do bliskiej, intymnej relacji z Bogiem i Pytanie, jakie stawia ta Ewangelia, jest też takie, czy, czy rzeczywiście potrafię wszystko poświęcić dla Boga, że on jest dla mnie najważniejszy, że to jest najważniejszy skarb albo inaczej, czy są na tym świecie takie rzeczy, które są w stanie mnie od niego odciągnąć albo zniechęcić do niego. Ewangelia pokazuje, że Bóg jest tym, który jest najcenniejszy w naszym życiu, że to jest jak drogocenna perła, a tak naprawdę jest nieskończonej wartości. I święty Paweł powiedział takie zdanie: że ze względu na, na, na Boga, na Jezusa, wszystko uznałem za śmieci, a tak naprawdę, tłumacząc to bardziej dosłownie, a jednocześnie dosadnie, że wszystko uznałem za odchody. I to jest zaproszenie, żeby popatrzeć na swoje życie i ustawić sobie hierarchię wartości, co tam jest najważniejsze, bo jeżeli. Właśnie Bóg i pragnienie zjednoczenia z Nim będzie na tym pierwszym miejscu, to wszystko będzie ogarnięte też Jego pokojem, Jego obecnością i tam będzie porządek.